Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj witam Was w moim małym domowym spa. Jak widzicie, relaksuję się w tejże masce. I dzisiaj właśnie będę testować dwie maski. Tą, którą już nałożyłam i o której zaraz Wam powiem, i drugą, którą wszyscy na pewno już znają, tylko nie ja, a to jest maska, która w płachcie, do której się robią bąbelki takie, taka pianka. Wiecie, o co chodzi, bo wszyscy to znacie, tylko nie ja mówię. Ale zacznijmy od tej. Ta maska jest z Primarka. Kupiłam chyba za 2 funty albo 2,50, już nie pamiętam, bo słuchajcie, wywaliłam opakowanie, także nawet nie wiem, co ona ma nam dawać, ale chodzi o to, że ta maska ma leżeć w lodówce, a co za tym idzie, jest zimna, więc prawdopodobnie ma ujędrniać, zimno ujędrnia. Ja tak myślę, ale nie, ale mogę kłamać, bo wyrzuciłam opakowanie, nie słuchajcie, ale zobaczcie. Nie słuchajcie, ale zobaczcie. W środku ta maska ma takie żelowe kuleczki. O! O! Te kuleczki pod wpływem trzymania w lodówce robią się zimne, trochę sztywne. I nakładamy to na maksimum 20 minut i ma nam coś dać, co mówię, nie pamiętam co. Ale powiem Wam jedno, na te upały, a dzisiaj jest nawet ciepło w Edynburgu, bardzo dobre, słuchajcie, to jest cały czas chłodne, więc jak ktoś ma możliwość, jak nie z Primarka, na pewno... Ojej, widzicie? Widzicie, co się dzieje? Tak opowiada, że się krztusi. Słuchajcie, jeżeli z jakiejś innej firmy znajdziecie sobie tego typu żelowe maski, bierzcie, bo to po lodówce, słuchajcie, i można później wyjść do ogródka, tylko wiecie, jak macie ogródek taki zamknięty, nie taki ogródek, że każdy z ulicy może wejść, bo należy to do bloku całego, bo wtedy możecie straszyć ludzi, a szczególnie dzieci. Tego nie chcemy. Chcemy to robić w zaciszu domowym, w zaciszu ogródkowym, prywatnym, żeby nikogo nie straszyć, także może nawet pozbądźcie się męża czy chłopaka z domu, żeby wiecie, sobie też nie pomyślał, że jesteśmy udziwnione. A dla swojego relaksu, słuchajcie, patrzcie, głupio wygląda, ale działa. Jeszcze zobaczcie z tyłu, na rzepy, więc można regulować do każdej głowy, nawet do dużej, jak jesteście dużo głowi, będzie pasować. Także bardzo dobra, słuchajcie, maska letnia, która nie wiadomo co daje, ale daje orzeźwienie, ochłodzenie i taką fajną... nic więcej nie daje. Nic nie daje, nawet fajnego nic, bo nie wygląda fajnie oprócz chłodu, ale dobra na lato, powiem Wam. Super, także maski żelowe bardzo polecam. Można się tym bawić też. O, tu chłód jak dotyka, ale miło. Oj, tu chłodek. Dobrze, słuchajcie, będę ściągać tą maskę, bo już jest, mówią niby 20 minut, ja mam około 15, ale nie przesadzajmy, słuchajcie. Nie można być aż tak pięknym. O. O, ciekawe, jakby pod to, ja nie dałam żadnego kremu pod to, jakby dać pod to krem, ale skóra chłodna, miła, powiem Wam, rewelacja. Tak to wygląda, mówię, jak ktoś gdzieś zobaczy, bierta na lato, ale zaraz pakuję do lodówki i będzie na później. Wezmę jeszcze, bo teraz już będzie akcja prawdziwa maska. To teraz na naszą ochłodzoną skórę damy tą maseczkę bąbelkową. Ta jest Nip and Fab. Taka firma, z której nigdy nic nie miałam, ale chyba jest dostępna w Polsce. Tu jest w UK, pełno jest produktów z tej firmy, także myślę, że jest międzynarodowa. I ta jest na 15 minut. Purify, to co to jest? Oczyszczająca chyba. Tylko jest napisane, że to jest teen skin dla nastolatków. To już się nie łapie, ale i tak zrobię. Co ona robi? Tu ma jakieś antyoksydanty, nawilża, bąbelki powietrza, salicylowy kwas,
złuszcza i co? I inne rzeczy, widzicie? To nie jest łatwo tłumaczyć tak z angielskiego na poczekaniu. Spróbujmy. Bubble mask, nip and fab. Pryska. Nawilżenie. O, ładnie pachnie takim... Nie wiem czym, bo zawsze powtarzam, że mam słaby węch, ale pachnie ładnie. Jest czarna, jak większość tych, chyba wszystkie te bąblowe, żeby było bąbelki widać. Oni już wiedzą, co robią, słuchajcie. Czekajcie. Słuchajcie, czekajcie. Fajna, nie miałam nigdy czarnej. I tak fajnie wygląda. O, zawinęło się. Podwąsnik, podwąsnik. Dobra. Ja nigdy nie wiem, powiem wam, ja nigdy nie wiem, jak ci ludzie, o, w tym internecie tak pięknie zawsze nakładają, że im to tak przylega. Mi to zawsze zwisa, odpada. No, tu za jedno za... O. Podwąsnik spada, tu się osypuje, teraz tu odstaje. Serio, nie wiem, jak to robią. Wygląda, jakbym się mydłem wysmarowała. Nie wiem, czy to dotykać. Widzicie? A może w instrukcji pisz? Uuu, palce już takie spienione. I pachnie mydłem. Kto wie, może oni mydła nawalili. Poczekajcie, ja przeczytam. O, słuchajcie, jest napisane, żeby na koniec wmasować pozostałe bąbelki, a potem spłukać wo... Wodą już się pieni. Ale fajne. Bardzo szybki efekt pienienia. Pienienie. O, pokażę wam moje nowe kolczyki. Słuchajcie, wczoraj poszłam do studia tatuażu Independent do pana Wojtka, ponieważ on jest moim panem piercingerem. Tak się stało, że został nim. Bo już byłam drugi raz, to wiecie. My z Wojtkiem tak. No, i tym razem zrobiłam sobie, nie wiem czy tu, patrzcie, jakieś prześwietlone dzisiaj nie chcę tego jeść. Chyba niezdrowa ta piana, niech do buzi nie idzie. Słuchajcie, nic nie widać. Pierwszy kolczyczek to jest tragus. Zawsze chciałam mieć tragusa i mam. I tak się bałam go zrobić, bo tu ta część ucha wydaje się taka gruba. A się okazało, że on nie był aż taki bolesny. Nie był aż taki bolesny jak te dwa skubańce, słuchajcie. Te dwa heliksy to chyba... O, to chyba... To chyba heliksy są. Były takie bolesne, bardzo nieprzyjemne. Ja nie lubię piercingów. Powiem wam, że ja nie lubię tatuaży mieć robionych, ani być piercingowana, bo mnie to boli. Ale lubię efekt końcowy. Więc słuchajcie, te piercingi dwa w heliksie, to ma być na końcu, jak to się wygoi, orbital. Orbital to jest taki kolczyk okrągły, który przechodzi przez ucho w inny sposób niż normalne piercingi. Także strasznie mi się to spodobało. Ja myślałam najpierw o industrialu, żeby sobie pałkę w ucho wsadzić, ale zobaczyłam tego orbitala i mówię, Boże, jaki fajny. I zrobiłam, ale podobno właśnie, że lepiej się wygoi, kiedy są oddzielne dwa kolczyki, niż od razu kółeczko. Także pan powiedział, że za pół roku mogę zmieniać, także... Cierpliwości muszę wykazać trochę, no. Na czole tak nie za bardzo się pieni, ale poliki... Chodźcie, coś narysujemy. Można? Można, serduszko. O! Ja! O! I jeszcze tu coś, kwiatuszek. O! Zamazałam. O, bo się zbiera. Dam na czoło, bo tu nie ma. O, nie, nie. Nie, nie, nie. O, to już nie wyszło. Na serduszka. Serduszko ładne. Dam na czoło. No patrzcie, do buzi chcę iść. No przecież nie będę tego do ust brała. Widać, że chemia, widać, że niezdrowe. Czekaj, a tu jest jakiś skład? Water, glicerin, disoloksane, kokomidopropyl betaine, disodium kokomchodik. Cetate, akrylate, skopolimer. Kopolimer, to nie brzmi dobrze, jakieś kopolimery na twarzy. Mówię wam.
Głupoty gada. Pewnie coś zdrowego i dobrego. Lina lul, to mi się podoba. Jak jest lina lul, to musi być dobrze. Z lina lulem najlepiej. Lina lul, o czekajcie, sprawdzę, co to jest lina lul. Lina lul, lina lol, terpen o zapachu przypominającym konwalię. Terpen. Co to jest terpen? Patrzcie, wszystko mi wychodzi po angielsku w słowo. Tak mam ustawiony jakoś telefon, że mimo, że wpisuję terpen, co to jest, to i tak mi wychodzi po angielsku. Nie wiem, co to. Lina lul. To jest dobre. Niech będzie ten terpen. O zapachu konwali. Chciałam jedną kulkę, wiecie co, tak złapać i rozplaszczyć, ale uciekają. Zrobię teraz ten ASMR. ASMR. To, co robią do mikrofonu. Tak, chciałam jedną kulkę rozbić i rozbiłam całą partię. O nie. No ale i tak chyba powinno się dalej mrozić. Ta, zrobię wam ASMR, tak, zepsuję wszystko, ojej. Ale na polikach się trzymają, to dobrze, czoło tam, a. No widzicie, nastała smutna sytuacja, ale mam nadzieję, że zaraz będzie bardziej wesoła, bo będę teraz ściągać tą maseczkę. Napisane jest w instrukcji, żeby po ściągnięciu wmasować pianę, która jest niby pod spodem, a potem jeszcze zmyć ciepłą wodą, tak? Gdzie to? O, ale daleko, widzicie? No nie widziałam. Rzeczywiście. Ale ciężkie. Rzeczywiście jest piana. No, czuć. Wydaje się to w dotyku jak mydło. Powiem wam, jakbym się wymydliła. O, i nawet widzicie, jak się robi? Mydłowo. Także mam teraz takie wątpliwości. Znaczy, nie mam wątpliwości, po prostu nie wiem, ale mydłowe. Dobra, pójdę. Pójdę to teraz zmyć i zobaczymy, czy jest, co to miało w ogóle robić? Purify, czyli co? Oczyszczać. Czy jest oczyszczona skóra? I co? Zaraz sprawdzę, bo jeszcze się nie dotykałam. Jest miło. Na pewno jest gładka skóra, ale powiem wam, że wymaga jakiegoś kremu. Nie jest jakoś tak super nawilżona, ale nie jest też wysuszona. Jest... taka pod bazę kremową bym powiedziała, że jest fajna, gładka, pełna gładka. Chyba coś daje. Nie wiem, jak to tam oczyszczenie wygląda. Nie wiem, jak było przedtem. Widzicie, człowiek się nie obadał, to teraz nie ma porównania. Ale jeszcze raz kolczyki. Orbital i Tragus. Nowość. Także chyba mogę polecić. O, patrzcie, wilgoć włosowa. Niech schną. Może się pokręcą. No już wam nie pokażę opakowania, bo leży, ale Nipfab to było i całkiem dobra, mówię, teraz po wymyciu jest gładka, miła, sympatyczna, może jest rozjaśniona nawet, nie wiem, chyba, że mnie tu prześwietla w tej kamerze, ale jakoś tak, wiecie co, miło, zaraz coś tam kremu nałożę i fajnie, muszę dobrze wyglądać, bo w sobotę idę na drinki, drinkować będę. Trzeba wyglądać. No i tam też, na lato szczególnie. Ta nie wiem co daje, daje chłód, przyjemność i miłe nastawienie na cały dzień. To daje miłe nastawienie. Boże. No, także tyle. Ale jakbym sobie naleśnika na twarz nałożyła, słuchajcie. Naprawdę. Z naleśnikiem. Słuchajcie, pozdrawiam was ciepło w takim razie. Przeprowadziliśmy ten super test. Patrzcie, no to słońce, ale wybujałe słońce. O, pozdrawiam was ciepło. Przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. Wytrzymajcie się ciepło. Ja...
Kurczę, wydaje mi się, że coraz więcej siwych włosów mi tu dochodzi. Jakoś jest bardziej wyraziste to pasmo. Sexy, sexy, sexy. Jak ta Morticia. Bardzo dobrze. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki całe. Ona miała pasmo? Morticia? Już się nigdy nie pożegnam, bo zawsze mi jakaś myśl do głowy wskoczy, no. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia, my zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo, a wy nie dajcie się pogodzie i nawadniajcie swoją twarz i organizm wodą. Pa!